on ma dziesiątki lat, ponad 100 lat. Jeżeli byście chcieli go remontować, to włożycie w to mnóstwo czasu, mnóstwo wysiłku, mnóstwo zaangażowania, mnóstwo pieniędzy, a efekt będzie taki sobie. Ten dom jest obrazem tego, jak wygląda dzisiaj chrześcijaństwo. Jak wygląda dzisiejszy współczesny chrześcijanin. Zbudowany na drzewie, sianie i słomie. Ewangelii, która nie jest tą Ewangelią. To przesłanie, które chcę dzisiaj powiedzieć, jest dla ludzi, którzy są w kościołach, mają objawienie łaski, mają objawienie skończonego dzieła krzyża, mają objawienie tego, czym jest, co zrobił dla nas Jezus. Mają objawienie tego, że zbawienie jest nieutracalne. Mają objawienie tego, że krew Chrystusa załatwiła wszystko. Nic nie możemy dodać do tego. Przesłanie jest dla chrześcijan, którzy mają to objawienie, siedzą w kościołach i łudzą się i okłamują samych siebie, że można zmienić resztę chrześcijan w tym kościele, wlewając w nich to nowe wino. Nie da się tego zrobić. Nie możecie zmienić tego. Nie możecie zmienić tych chrześcijan. Oni są już zbawieni. Chcę pozostawić. Musicie wyjść z tych kościołów. Musicie wyjść poza obóz. Jezus umarł poza obozem. My mamy wyjść poza obóz. I tam być płonącą ofiarą, miłą wonnością dla Pana. Objawienie, które przychodzi do kościoła, objawienie łaski, to nowe wino, które jest zostawione na koniec. Najlepsze wino jest zostawione na koniec. To nowe wino musi być wlewane do nowych bukłaków. Możecie inwestować swojego cennego czasu w to, aby zmieniać starego chrześcijanina, który zbudował swoje królestwo, a nie królestwo Boże, na drzewie, sianie i słomie. Ponieważ on musi zburzyć ten budynek, a oni nie chcą go zburzyć. Oni ewentualnie chcą go remontować od środka. I ten czas poświęcony, by ich zmienić, będzie czterokrotnie dłuższy. Ten wysiłek włożony w to będzie czterokrotnie większy. A efekty będą takie sobie. Wy to nowe wino musicie wlewać w nowe bukłaki. Bo nie możecie radykalnie głosić łaski starym chrześcijaninom, ponieważ oni zawsze powiedzą, że stare jest lepsze. Nie wlejecie w nich nowego wina, bo oni zawsze powiedzą, że stare jest lepsze. Będziecie się z tym borykać, będziecie się z tym męczyć. Uczcie się na cudzych błędach. Ja spędziłem 8 miesięcy w swoim kościółku, żeby przekonać ludzi do tego, co Bóg mi powiedział. Bóg włoży w moje serce do nowego wina, do skończonego, całkowicie skończonego dzieła krzyża. I tak naprawdę 8 miesięcy spędziłem, by remontować stare chałupy w tym kościele. Musicie wyjść poza obóz. Nie możecie przeprowadzać. Nawet nie łudźcie się, że możecie przyprowadzić z ulicy nowych ludzi i wylewać w nich nową łaskę w tych kościołach, bo oni tak będą pod nauczaniem pastora. Oni tak będą łykać to, co pastor będzie mówił, a nie wy. Inni chrześcijanie.
Musicie wyjść i budować na nowo, na zupełnie nowych zasadach. Uczcie się na cudzych błędach. 8 miesięcy spędziłem, by przekonywać ludzi do łaski, do objawienia łaski, do objawienia skończonego dzieła krzyża. Oni to wszystko kwitowali, że to jest tania łaska, że to jest zwiedzenie. W końcu wydalili mnie z tego kościoła, wywalili mnie. I chwała Bogu, ponieważ otworzyły się drzwi, zacząłem głosić radykalnie łaskę. Bez stresu, bez ograniczeń, bez tej, wiecie, demonicznej miłości. Nie mówmy o tym, co nas dzieli. Nie, zacząłem walić po bandzie prawdę, całą prawdę i tylko prawdę, ponieważ to jest miłość. Miłość to nie jest stwierdzenie, nie mówmy o tym, co nas dzieli. To nie jest miłość. Wszyscy prorocy posłani przez Boga, gdy Izrael upadał, szli z przesłaniem miłości od Boga. O tym, że skręcili znowu w złą stronę, że poszli w bałwochwalstwo. Ci prorocy nie przychodzili do tego Izraela, nie mówili, coś mi Bóg powiedział, ale wam nie powiem, bo nie będziemy mówić o tym, co nas dzieli. Nie, mówili prawdę i to jest miłość. Jezus, jak przyszedł, mówił tylko prawdę i to jest miłość. My musimy mówić tylko prawdę, bez żadnych ogródek, bez żadnych ograniczeń, bez krępowania się, bez delikatnych wprowadzeń w Ewangelię. I widzę, jak radykalnie głoszę łaskę, jak radykalnie ludzie się nawracają. Miecz Słowa Bożego odcina od nich całe bogobuchwalstwo, cały świat, cały syf tego świata. I oni, życie zmienia się o 180 stopni od razu. Ale gdy głosisz delikatnie łaskę, ludzie się delikatnie nawracają. Wy macie wyjść z tych kościółków. Mówię teraz do was, wy macie wyjść z tych kościółków. Macie szukać ludzi. Jezus nie powoływał dwójkami i nie mówił, siedźcie teraz tutaj w tym kościółku, aż ktoś przyjdzie do was. Mówił, idźcie i głoście Ewangelię Królestwa. Nakładajcie ręce, uzdrawiajcie chorych, oczyszczajcie trędowatych, wskrzeszajcie umarłych. Darmo wzięliście, darmo dawajcie, wy macie to wszystko robić. Idźcie. Jezus powiedział, nie wy mnie wybraliście, ale ja was wybrałem, abyście szli. My mamy iść z tych kościółków. My nie jesteśmy powołani do tego, by zapełniać kościółki, zapełniać budynki z krzyżykiem na dachu. My jesteśmy po to, by wypełniać Ewangelią Królestwa ludzi na ulicy. Oni są głodni tego. Oni są sfrustrowani, oni już mają dość tego świata, oni mają dość tego wyścigu szczurów. Oni są tym wszystkim zmęczeni, zabiegani. Oni potrzebują odpoczynku. Oni potrzebują odpocząć przy stopach Jezusa, jak Maria. Mamy głosić tym ludziom, a nie zapełniać jakieś kościółki, gdzie potem ludzie siedzą legalistycznie na własnych dupskach. Wychodźcie! Wyjdźcie poza obóz! Największy obóz macie tu w głowie. Wiecie, co jest największym obozem? Te wszystkie struktury w tych kościołach. Ci pasterze, którzy trzymają te owce. Zamiast je powoływać do służby i wypuszczać, żeby szli i otwierali następne kościoły. A oni ich trzymają, bo chcą dziesięcinę, która w ogóle nie jest nowotestamentowa. Bo boją się o własne dupy. Bo boją się, że nie będzie wpływu. Nie będzie mamony. Bo służą mamonie, nie Królestwu Bożemu. Wy macie szukać Królestwa. Macie wypełniać ludzi Jego sprawiedliwością. Macie wyjść z tych kościółków. Jeżeli tego nie zrobicie, nie będzie przebudzenia. Przebudzenie się już zaczęło. Ja tego doświadczam. Od pół roku jeżdżę po Polsce i chrzczę ludzi. Wyjdźcie poza obóz. Dopiero wtedy zaczyna Duch Święty działać przez was. Nie zrobi tego w kościółku. Nie zrobi tego w waszej komorze.
Zrobi to dopiero wtedy, gdy zrobicie krok wiary i wyjdziecie. Jesteście posłani, jesteście apostołami. Apostoł znaczy posłany. Bóg może cię posłać na rogu ulicy, żebyś uzdrowił kogoś kolana. Może cię posłać do miasta obok, byś głosił Ewangelię. Może cię posłać do innego kraju, byś zwiastował ludziom. Ale musisz wyjść. Dopiero wtedy Bóg zaczyna działać. Jest twoją tylną strażą. Otwierasz usta i zaczyna działać. Nauczyciele zaczynają otwierać usta i zaczynają nauczać. I sami są zdziwieni tym, że mówią coś, co pierwszy raz słyszą. Prorocy podchodzą do ludzi i mówią przez wiarę: Bóg chce ci prorokować. Otwierają usta i Bóg zaczyna prorokować. Podchodzisz do człowieka z laską i mówisz, że Bóg chce go uzdrowić. I Bóg go uzdrawia. My mamy wyjść. Nie wyście go wybrali, ale on was wybrał, abyście szli i owoc wydawali, żeby owoc wasz był obfity. Nie wydacie obfitego owocu w tych budyneczkach, w tych kościółeczkach z krzyżykami na dachu. Ten czas się skończył. Zaczyna się przebudzenie. Do boju. Ludzie, do boju. Na ulicę.